Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zagadnieniem związanym ze wstawieniem przestrojonej głowicy Elvro do naszego radiobiornika. Pierwszy przypadek może być taki, że nasz radiobiornik był dobrze zestrojony, jeżeli chodzi o tor pośredniej częstotliwości oraz detektor, przed samym przestrajaniem. Wówczas wystarczy po prostu wstawić głowicę i jedynie doregulować cewkę wyjściową toru pośredniej częstotliwości w głowicy. No tak, ale my na tym kanale zajmujemy się sprawami w sposób kompleksowy, więc będziemy regulowali cały tor odbiornika. Ale najpierw zaczniemy od początku, czyli od głowicy. Naszą głowicę będziemy wstawiali do radioodbiornika CanCan. Tutaj mamy schemat tego radyjka. Jak widzimy, wyjście naszej głowicy jest podłączone do wejścia pierwszej lampy poprzez dwuobwodowy filtr pasmowy. Teraz może weźmiemy inny schemat, ale który tak samo działa, ale jest lepiej narysowany. I zobaczcie. Pierwszy obwód stanowi ta cewka, ten kondensator oraz oczywiście pojemności zależne. Natomiast to jest tak zwana cewka sprzęgająca. Ten kondensator nie jest częścią rezonansową tego obwodu, a jedynie jego działanie polega na tym, aby zewrzeć do masy częstotliwości wysokie, które ewentualnie przedostałyby się poprzez pierwszą część obwodu. Drugą część obwodu stanowi natomiast ta cewka i ten kondensator. Jest to tak zwany filtr typu L. Zadaniem filtru typu L jest dopasowanie energetyczne niskoohmowego wyjścia głowicy do wysokoohmowego wejścia lampy pierwszej w radioodbiorniku. Dzięki temu, że mamy z głowicy wyjście niskoohmowe, samą głowicę możemy podłączyć z płytą główną radioodbiornika nawet przewodem nieekranowanym. Nadmienię równocześnie, że filtr typu L, czyli ta cewka i ten kondensator są montowane na płycie głównej radioodbiornika, dlatego pierwszy obwód i drugi obwód są zazwyczaj od siebie w jakimś tam stopniu oddalone. Na wielu forach spotkałem się z takimi spostrzeżeniami, co po niektórych, że ten obwód przeszkadza i że właściwie to lepiej go wyrzucić, wtedy głowica będzie lepiej grała. To jest oczywiście bzdura. Takie wnioski można wyciągać tylko wtedy, gdy ktoś źle zestroi po prostu cały ten filtr. Ze względu na to, że filtr typu L ma za zadanie dopasować impedancję wyjściową małą do impedancji wyjściowej dużej, to istnieje dla częstotliwości rezonansowej tego filtra tylko jedna
wartość indukcyjności i pojemności. Gdyby był taki przypadek, że uszkodzi wam się cewka, będziecie chcieli wstawić inną, to pamiętajcie, że musicie wstawić cewkę o takiej samej indukcyjności. Nie można wstawić tutaj cewki o innej indukcyjności i dobrać na przykład kondensator, aby również uzyskać taką samą częstotliwość rezonansową. Nie. Tylko jedna para wartości L i C jest dla odpowiednich wartości impedancji wejściowej i wyjściowej prawidłowa. No dobrze, ale w takim razie jak poprawnie zestroić ten obwód? Przede wszystkim na początek trzeba te obwody rozpiąć. Wynika to z tego, że te obwody poprzez tą cewkę są ze sobą bardzo silnie sprzężone. A zgodnie z teorią obwodów pasmowych, jeżeli jeden obwód zestroimy na częstotliwość rezonansową, drugi obwód również zestroimy na taką samą częstotliwość rezonansową, to gdy zostaną one silnie sprzężone, to uzyskamy charakterystykę tak zwaną dwugarbną, gdzie częstotliwość rezonansowa przypada na dół siodełka. Czyli, aby poprawnie zestroić taki filtr, tak jak mówiłem, najlepiej jest rozłączyć oba te filtry i zestroić pierwszy obwód na częstotliwość rezonansową oraz drugi obwód na częstotliwość rezonansową. Zasadniczo mamy dwa rodzaje głowic Elvro. Z nieekranowanym obwodem wyjściowym P3 oraz z obwodem zaekranowanym. W takim przypadku, no powiem szczerze, że nie tak łatwo jej zestroić, taki obwód na częstotliwość rezonansową. Gdybyśmy mieli taką głowicę, to ja proponuję zestroić ten obwód na przykład w taki sposób, w jaki ja go zestrajałem, podłączając na przykład do dobrze zestrojonego radyjka tranzystorowego, tak jak ja to robiłem przy zabawach z tarabanem. Jak to się robi? Omówiłem przy przestrajaniu głowicy Elvro typu pierwszego. Link ukaże wam się na górze. W przypadku takiej głowicy sprawa jest prosta. Wystarczy, że mamy nano VNA z cewką indukcyjną. Zbliżamy tą cewkę i proszę bardzo, pojawił nam się wykres. Kursor ustawiony jest dokładnie na częstotliwość 10,7 MHz. I kręcąc, zobaczcie, cewką, dalszy rdzeniem w cewce, możemy ustawić dokładnie naszą częstotliwość rezonansową. Oczywiście robimy to przy włożonej lampie, a najlepiej, gdy głowica jest podłączona do zasilania i wygrzana. Zobaczcie, co się stanie, gdy wyjmę samą lampę. Lampy nie ma. Częstotliwość nam podskoczyła do góry. Z 10,7 na 11,34. OK, ustawimy z powrotem kursor na 10,7.
A zobaczymy, jak to wygląda w naszej głowicy, którą wstawiłem do radyjka. Zobaczcie. Jest właściwie idealnie 10,7. Oczywiście, tak jak wspomniałem, obwody mamy rozpięte. Aby w tej chwili ustawić częstotliwość naszego drugiego obwodu rezonansowego, to będzie ta cewka w naszym przypadku, to musimy, nawet tak jak jest tutaj to pokazane, zewrzeć ją do masy. Wtedy będziemy mieli równoległy obwód, a wówczas łatwo jest zmierzyć częstotliwość takiego wodu poprzez nano VNA. Przewód mamy już przylutowany do masy, więc mierzymy naszą częstotliwość rezonansową. Nakładamy naszą pętlę indukcyjną na cewkę i patrzymy, jak jest nasz obwód zestrojony. Widzimy, że poszedł daleko do góry. Więc musimy wkręcić rdzeń, zwiększyć indukcyjność. Drugi obwód mamy dostrojony też do częstotliwości pośredniej 10,7 MHz. Teraz wykonamy sprzężenie tych dwóch obwodów. Ponownie mamy podłączony nasz przewód do wyjścia PC z głowicy i zobaczymy, jak w tej chwili będzie wyglądała krzywa przenoszenia naszego filtru pasmowego. Ponownie nakładamy cewkę indukcyjną na naszą pętlę indukcyjną na naszą cewkę i zobaczcie. Mamy bardzo ładny wykres. Jak widzimy, filtr pasmowy jest prawidłowo zestrojony. W tej chwili częstotliwość rezonansowa wypada nam na dole naszego siodełka. Różnica w amplitudach jest związana tylko z tym, że naszą pętlą mierzymy na cewce tej, a ta cewka akurat odpowiada za tą amplitudę. Gdy zmierzymy amplitudę na cewce głowicy, to zobaczcie, że mamy przesunięcie amplitudy w drugą stronę. Gdybyśmy dokonali pomiaru tej częstotliwości w taki normalny sposób, czyli podajemy sygnał na wejście tego filtru, zbieramy z wyjścia, przy odpowiednim oczywiście dopasowaniu impedancji, to byśmy uzyskali wykres taki, jak wcześniej wam mówiłem, czyli ładny wykres dwugarbny z równymi amplitudami. Także mamy w tej chwili bardzo dobrze zestrojoną naszą głowicą, jeżeli chodzi o wyjście sygnału PC z samej głowicy. Będziemy mogli w tej chwili przystąpić do zestrojenia toru PC naszego radiobiornika i przy tym strojeniu nie ruszamy już cewki obwodu wtórnego i cewki obwodu
pierwotnego naszego filtra pasmowego, gdyż jesteśmy pewni, że on jest dobrze zestrojony. Korekty będziemy mogli wykonać tylko wówczas, gdy coś nie będzie nam wychodziło ze strojeniem całego toru. Ale to już jest ostateczność. Na tym etapie głowicę mamy przestrojoną i wstawioną do radioodbiornika. I również mamy prawidłowo zestrojone wyjście głowicy, wyjście toru pośredniej częstotliwości. W kolejnym etapie zajmiemy się dostrojeniem wzmacniacza pośredniej częstotliwości oraz detektora stosunkowego. Ale to już w następnym odcinku. Natomiast jeżeli ten odcinek Wam się podobał, poproszę o łapki w górę, o subskrypcję mojego kanału. Zachęcam również do prowadzenia dyskusji. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Na razie dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym filmie.